Klikacie otwórz i przed Twoimi oczami wyświetli się takich 10 plików. Każdy z nich musimy pobrać na swój dysk. Robimy to w ten sposób. Pobierz mimo to, zapisz i jeszcze raz. I tak robimy z każdym plikiem. Ja, żeby oszczędzić Wasz czas, już to wszystko pobrałem. W tej wersji nagrania przejdziemy przez wszystkie kroki instalacji poszczególnych elementów potrzebnych do uruchomienia Asus i Asus Launcher Pro. Zakładając, że wszystko ściągnęliśmy z Google Drive na nasz dysk lokalny do folderu na przykład pobrane, będziecie mieli ponownie 10 plików, które musicie zainstalować w kolejności, jaką się wyświetlają tutaj cyferkami, czyli od 1 do 10. Zamykamy folder. Tak przeprowadzona instalacja powinna nam zagwarantować działanie programu Asus Launcher Pro jeszcze bez aktywacji. By sprawdzić, czy instalacja przebiegła pomyślnie, w pierwszej kolejności zachęcam do kliknięcia prawym przyciskiem myszy na Asus Launcher Pro, kliknięcie właściwości, zgodność i zaznaczenie uruchom ten program w trybie zgodności z. Klikamy zastosuj, OK. Klikamy dwukrotnie na Asus Launcher Pro. W uruchomieniu Asus Launcher Pro musimy wykonać jeszcze kilka kroków konfiguracyjnych przed samą aktywacją. Pierwszym z nich jest kliknięcie tutaj na ikonkę plus i wskazanie, gdzie został zainstalowany Asus. Jeśli nic nie zmieniałeś podczas instalacji, to jest domyślna ścieżka. Jeżeli natomiast zmieniłeś folder docelowy, musisz tutaj też go wskazać. W naszym przypadku po prostu klikamy OK. W następnym kroku, już przechodząc w tym momencie do aktywacji, w drugim mailu, który otrzymacie ode mnie, będzie token. Token należy pobrać. System przyjął kod i w tym momencie możemy przejść do pierwszego testowego uruchomienia programu Asus, klikając na ikonę Launch Now. Po uruchomieniu się Asusa wyłączamy, odznaczamy, żeby ten komunikat nam się więcej nie pojawiał. Klikamy OK. Zaznaczamy też tutaj OK. Pokazuje się moja lista modułów, które są zainstalowane w aucie. Po kliknięciu Read w Waszym przypadku zobaczycie dokładnie to samo. Jeżeli klikniecie Read VCM, powinna się pojawić lista modułów. W pierwszej kolejności powtórzę, zapiszcie to poradnika i ten plik. Dzięki wielkie za te 20, wydaje mi się, kilka minut spędzonych ze mną i powodzenia w kodowaniu. Trzymajcie się. Hej.